Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Jak widzicie, już tutaj nam w niedalekiej odległości pokazuje się kolejny zainteresowany naszą głową, jednak my będziemy kierować się w stronę leśnego ołtarza, chociaż kurczę, czy by tutaj nie skorzystać z okazji, jak już nam się tutaj napatoczył. Jeszcze niech golwy zaatakują. Nie! Czemu go z... Kurczę. Pięknie. No nie, jeszcze kurczę, palimy się do tego stopnia, że... No lewku, zaatakuj się tamtym panem. Czyli zainteresuj się tamtym panem. Jak on tutaj z życiem wygląda? No malutki tutaj, proszę mnie nie atakować. Dobra, piękne uderzenie. Nie był to najsilniejszy przeciwnik, więc bez problemu sobie poradziliśmy. Teraz myślę, że na spokojnie możemy... O! Czekajcie, tutaj jeszcze sobie weźmy. Z góry muszę Was przeprosić, jeśli będę mówić dzisiaj i w najbliższym czasie troszeczkę niewyraźnie, ze względu na to, że jestem po wizycie u dentysty i nie będę ukrywać, że zmagam się z niemałym bólem i mam nadzieję, że nie wpłynie to na jakość naszych odcinków. No, hey bear. Dobra. Mimo wszystko musimy się pozbyć w pierwszej kolejności ich tarcz, żeby móc się z nimi rozprawić. Mimo wszystko... Albo zaatakować ich od tyłu. No dobra. Zatem rozejrzyjmy się tutaj w najbliższej okolicy. Tutaj mamy małe towarzystwo. A z kolei tam u góry jest leśny ołtarz. Nie wiem, czy przy okazji od razu ich tutaj nie rozwalić, żeby mieć potem spokój. Best stay out of sight. Najlepiej myślę, że tutaj sobie wejść. Dobra. Aj. Jeszcze stoisz. Niedługo.
No i tutaj ładnie ich z góry, myślę, wykończymy. O ile się za bardzo nie pochowają. No ale już idą w naszym kierunku, więc bezproblemowo. Elegancko. Wow! No to poleciał. Kurczę. Tutaj myślę, że fajnie byłoby właśnie odebrać mu tarczę. No i co najważniejsze, wyjść trochę wyżej, żebyśmy mieli jakiekolwiek pole manewru, bo na tych skałach to tak trochę średnio. No i pięknie, dobra. Tutaj mamy kapitana pokonanego. No, widzę, że już tam zainteresowanie przyjeżdża. Dobra, najpierw tarcza oczywiście. Elegancko. Powalenie. Fenomenalnie. Oczywiście tutaj zbierajmy co tam tylko możemy w miarę możliwości. Czy ja słyszałam kicie? Dobra, tu jeszcze mamy jednego. Nice. I znajdź dwa skarby. No to jeden mam tutaj. I jest i drugi. Właśnie wracając do tego, że jest... Ojejku, kolejny jedzie? Jestem po wizycie u dentysty. To, no niestety, ale dentyści to jest bardzo ważna rzecz. Szczególnie, że zęby, jeżeli trzeba je potem naprawiać, nie są tanią rzeczą. Ja całe szczęście w swoim życiu nie mam praktycznie żadnych problemów z zębami. Poza tym, że niestety zaczęły mi rosnąć wszystkie zęby mądrości w jednym momencie. Wiązało się to z potężną niewygodą, tak lekko mówiąc. Tak więc no, byłam zmuszona je wszystkie po kolei zacząć wyrywać. Jestem na etapie drugiego, jeszcze zostały mi dwa. Też nie jest to tania sprawa, ale akurat w moim przypadku cała moja rodzina leczy się, o kurde, u jednego dentysty. Co jest? U jednego dentysty całe życie. I w moim przypadku jest to lekarz sprawdzony, więc z pełnym zaufaniem wiem, że krzywda mi się tam nie stanie. Mogę iść. O, co tutaj mamy? Cenne klejnoty i sztylet zabójcy. No dobra, tutaj mieliśmy jeszcze jeden skarb. Dokładnie jest tutaj. Weźmy go sobie od razu. A tu, u góry. Dobra. Przeszukanie. Z
skarb zdobyty elegancko. Lokacja ukończona. Jak już są tutaj gdzieś w pobliżu elementy do podniesienia, oczywiście korzystajmy z tego. I myślę, że na spokojnie, o ile nie spotkamy jeszcze jakichś przyjemniaczków, to idziemy w kierunku ołtarza. Muszę wam powiedzieć, że już nie mogę się doczekać, aż za oknem będzie tak ładnie zielono. Chociaż teraz w obecnym momencie to już niby te największe mrozy przeszły. Chociaż ostatnio praktycznie codziennie było u mnie na minusie. Pomóż płaczącemu dziecku. Ulala, kurczę, on jest silniejszy od nas. Taki ninja. Dobra, oddawaj tarczy, wielkoludzie. Pięknie. Dobra, powalenie. Kurczę, ten atak jest naprawdę fenomenalny. Świetnie. Szybkie przeszukanie. Idziemy poszukać dziecka. Killing seems to run in your bloodline, almighty eagle bearer. Don't you dare speak of my family. I still remember the night your mother brought me my child. The sad, pathetic thing, crying in the rain. Had I known then that Mirini had two children. But here you are. My family is complete. You let my mother believe her baby was dead. But she was. Oh, how your mother wept when that little heart stopped beating. But then I took care of her. Placed her on this very altar, screamed for the gods to spare her life, and they listened. I'll run my spear through your throat for the pain you've caused. This world is pain. I gave Demo strength to cope. Your mother was a weakling who whined to the gods like a pig on an altar. I am more a mother to her child than she will ever be. I can be a mother to you too, Eagle Bearer. This goes beyond my family. You and your cult are going to destroy the Greek world. You bring nothing but suffering. You talk of suffering, and yet you come drenched in blood and threaten my life. You are a killer, just like your sister. Here, let me show you. Co za wariatka! Jesus. This baby is yours? He was dying. Chrysis had me bring a gift to Ira so that he might be protected. Chrysis lit the temple on fire with the boy and me inside. Chrysis is a servant of Ira. She does what needs to be done. What needs to be done? She left your baby to burn alive. And you saved him. Gods bless you, Eagle Bearer. Sleep now, sweet child. Mother is here. Poważnie. Your saving that baby was the right thing to do. Chrysis's reign of terror must end. If what Chrysis said was true,
Mirini believes my sister died long ago. I can't let Chrysis walk free. I'll kill that Malakas. No dobrze, moi kochani, zatem będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!